mowa dotyczy szeroko pojętej współpracy pomiędzy uczelnią Akademią Bialską a gminą Biała Podlaska. Pomysł współpracy pojawił się tak naturalnie. Wielokrotnie spotykaliśmy się tutaj z rektorem i w zasadzie to z inicjatywy rektora padła taka propozycja podpisania współpracy, wykorzystania potencjału dydaktycznego uczelni, a my jako gmina, jako rozsądny włodarz cieszymy się, że ktoś chce do nas wyciągnąć pomocną dłoń i nigdy pomocnej dłoni nie odtrącamy, wręcz odwrotnie. Cieszymy się z tego, że taka uczelnia chce z nami współpracować i zachęcamy inne podmioty do współpracy z gminą Biała Podlaska. Jako gmina będziemy mogli dać studentom możliwość, oczywiście w porozumieniu z przedsiębiorcami z terenu gminy, odbycia stosownych praktyk, zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale praktycznej. Natomiast generalnie pierwszym owocem współpracy będzie przeprowadzona konferencja już 15 listopada, składająca się z trzech paneli. Jeden z panelów będzie dotyczył samorządów terytorialnych, a mianowicie taki dokładniejszy temat to szanse rozwoju gminy, przez które będzie przebiegała nowo wybudowana autostrada. Tutaj jako gmina Biała Podlaska mamy ogromny potencjał i właśnie przy współpracy z Akademią Bialską liczymy, że ten potencjał zostanie właściwie wykorzystany. Pan wójt Konrad Gosiorowski jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym i konkretnym. Przy wyborach na stanowisko wójta zadeklarował, że będzie współpracował z Akademią Bialską i ta współpraca będzie się odbywała na bardzo konkretny sposób, czyli będziemy jako Akademia uczestniczyli w projektach rozbudowy dróg w gminie. Gmina Biała Podlaska jest jedną z tych nielicznych, gdzie przybyło mieszkańców. W Białej czy w innych gminach tych mieszkańców ubywa, natomiast w gminie Biała Podlaska przybywa. To jest nawet o parę tysięcy osób. A więc parę tysięcy osób potrzebuje nowych szlaków komunikacyjnych i pan wójt jako odpowiedzialny włodarz gminy chce ludziom służyć, chce te szlaki komunikacyjne zapewnić. W związku z tym zaprosił nas do współpracy. My jako uczelnia z wielką radością żeśmy z tej propozycji skorzystali, ponieważ nasi studenci, nasi pracownicy w ten sposób mogą się z jednej strony wykazać, a z drugiej strony my jako uczelnia pełnimy służbę regionowi całemu, naszym okolicom, nie tylko Białej Podlaskiej, ale też okolicom Białej. Gmina Biała Podlaska jest też tą gminą, gdzie będzie przebiegała autostrada budowana. A więc moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, bardzo szybko znaczenie gminy Biała Podlaska wzrośnie. Możliwości inwestycyjne będą coraz większe. I teraz odpowiedzialny wójt, odpowiedzialny włodarz gminy musi być w kontakcie z uczelnią, z Akademią Bialską, bo my wspólnie budujemy przyszłość naszego regionu. My wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak zrobić, żeby było dla naszej społeczności, dla naszych mieszkańców jak najlepiej. Mało tego, będziemy 15 listopada organizowali wspólnie kongres, gdzie panel dyskusyjny będzie poświęcony autostradzie i wpływowi autostrady na rozwój gmin. Będzie uczestniczyło kilka gmin, między innymi gmina Biała Podlaska, kilka gmin, przez które autostrada będzie przebiegała. Zastanawiamy się już dzisiaj, zapraszamy specjalistów, którzy będą nam podpowiadali i będą podpowiadali też włodarzom tych gmin, wójtom, co można zrobić, jak można zainwestować, jak można przyciągnąć do siebie inwestycje, żeby te gminy skorzystały. Stoimy przed wielką szansą. I wspólnie, jeżeli działamy, to my tą szansę wykorzystamy. Praca Akademii Bialskiej Gminy Biała Podlaska rozpoczyna się w roku jubileuszu Akademii Bialskiej, w 25 roku akademickim, którego świętowanie chcemy podkreślić
galą Niedźwiedzie Biznesu i konferencją naukową 25 lat Akademii Bielskiej Perspektywy Rozwoju Regionu, też w kontekście budowy autostrady A2, która to wedle zamysłu wójta i jego dalekosiężnych planów ma być bramą otwierającą możliwości rozwoju gminy na przyszłość. Stąd wizyty studyjne, stąd też próby pozyskania doświadczeń innych gmin, które mają w swoim obrębie węzły autostradowe. Wójt Konrad Gąsiorowski, wiem, że próbuje zasięgnąć i języka, wspólnie korzystać działamy, z dobrych praktyk i doświadczeń innych samorządowców. Wierzę w to mocno, że jego magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Jerzy Nity-Choruk i wójt gminy Biała Podlaska Konrad Gąsiorowski doskonale będą się uzupełniać, jeśli chodzi o połączenie wiedzy z praktyką i doświadczeniem, które mam nadzieję, że przyniesie wymierne efekty dla naszego regionu. A my jako redakcja tygodnika Słowo Podlasia staramy się te sukcesy, tę współpracę nagłośnić, poinformować mieszkańców miasta, gminy o tym, co dzieje się na naszym podwórku. No i chcemy też zaangażować przedsiębiorców, tutaj lokalnych przedsiębiorców z południowego Podlasia, organizując plebiscyt Niedźwiedzie Biznesu już po raz piąty. Staramy się doceniać, zauważać, świętować sukcesy tych, którzy prowadzą tutaj swoje biznesy, tych, którzy budują firmy, tych, którzy płacą tu podatki, dają zatrudnienie, tych, którzy są solą tej ziemi.